W naszym pokoju konferencyjnym, czyli dokładnie w naszym pokoju, w którym zaraz rozpocznie się nasze webinarium. Ja się nazywam Agata Janeczek, pracuję w Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej i będę moderować dzisiejsze webinarium, dzisiejsze spotkanie dla Państwa. Będzie je prowadzić pani Dominika Cieślikowska, która na pewno trochę więcej o sobie powie zaraz tam na początku swoich slajdów. Ja natomiast mam taki krótki wstęp o sprawach technicznych. I tu do Państwa taka krótka prośba, żeby taka chwila skupienia, żebyśmy wszystko wiedzieli, co, gdzie i jak po kolei, jak się mamy ze sobą kontaktować. No ale tu już Pani Iwona i Dominika mnie rozgryzły. Oczywiście chodzi o okienko czatu. Okienko czatu, które znajduje się po lewej, w lewym dolnym rogu ekranu. To jest nasza forma komunikacji z Panią Dominiką, więc przywitajmy się tutaj. Ja też napiszę pozdrowienia. Ja przesyłam pozdrowienia z Warszawy. Pozdrówmy się wszyscy, żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy ze sobą, że wiemy, gdzie jest to okienko czatu. Bardzo nam miło, Pani Maria, Pani Justyna, Iwona. Jak na razie chyba same panie, więc świetnie, ale czekamy też pewnie na następnych nauczycieli i następnych uczestników naszego webinarium. No to teraz uwaga, chwila skupienia. W takim razie powyżej tego okienka, gdzie jest okienko czatu, jest takie okienko lista uczestników. I w prawym dolnym rogu tego okienka jestem od ikona uśmiechniętej buźki. Naciśnijcie ją proszę, rozwinie Wam się menu, a jeśli Wam się rozwinęło menu, to dajcie zielonego plusa, czyli taki przycisk zgadzam się. Wtedy przy Waszym imieniu pojawi się zielony plus. No widzę, że wszyscy tutaj już nacisnęli nam zielonego plusa, mamy dokładnie wszystkich, którzy odnaleźli ten przycisk. To ten przycisk może Wam się przydać, kiedy Pani Dominika będzie Was pytać może na jakieś pytania, będzie chciała pójść dalej, może zapytać, czy wszystko jasne, więc możemy dać tutaj plusa tak lub nie. Ja natomiast potrzebuję taki znaczek, potrzebuję pomocy. Wtedy przy Waszym imieniu pojawi się koło ratunkowe i ja wiem, że jest tu jakiś problem techniczny. Czyli w tym momencie ja odzywam się do Was w czacie moderowanym, wiemy, że coś nie słychać, czegoś nie widać, coś się dzieje, coś zanika, coś laguje. Więc się do Was będę odzywać i będziemy sobie próbowali radzić z tą sytuacją jak najlepiej, jak najbardziej potrafimy. No to teraz jeszcze raz uśmiechnięta buźka i na samym dole jest napis wyczyść mój status. Czyścimy statusy, żeby zaczynać z czystym kontem. Jeszcze Pani Bogusława, Iwona i jeszcze chyba jedna osoba. OK, wszyscy wyczyścili, więc idziemy dalej. Tak, w związku z tym to okienko czatu jest Waszą jedyną formą komunikacji z Dominiką. Jest ono najważniejszym naszym okienkiem czatu. Mamy też te krótkie przyciski akcji, ale na naszym webinarium mogą pojawić się także ankiety. I teraz zachęcam Was do tego, żebyście wypełniły panie, bo akurat chyba są tylko panie teraz, taką krótką ankietę. A ja zaraz Wam udostępnię wyniki. Tutaj widzę, że już 30% osób wypełniło. Zachęcam wszystkich do wypełnienia tej ankiety. Czy braliście już udział w webinarium? No i jak się dzisiaj czujecie? To takie pytanie na rozruszanie. 7 osób, 100%. Zakończ głosowanie i udostępniam wyniki. O, chyba mamy jednego pana. W takim razie witam pana również bardzo serdecznie. Większość z Was brała już udział w webinarium, więc cieszę się, że korzystacie z ofert Centrum Edukacji Obywatelskiej. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy. No i większość z Was czuje się świetnie, no więc myślę, że nie ma co. Warto zacząć w takim razie teraz już właściwy temat naszego webinarium. Oddaję głos Pani Dominice, a my ja pewnie zobaczymy się jeszcze na koniec, gdzie będziemy się żegnać i dziękować już sobie na czacie. Zachęcam w takim razie też do następnych webinariów, które będą organizowane w przyszłym roku szkolnym. A teraz Pani Dominiko, włączam kamerę, proszę zaakceptować i włączam też dźwięk. Ja się z Państwem żegnam i zostawiam Was w dobrych rękach. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na naszym webinarium, już takim w zasadzie wakacyjnym, albo niemalże dla niektórych wakacyjnym, bo już sama końcówka roku, tuż przed wakacjami, dla wielu z Was już pewnie są wakacje. A zaczynamy z tematem, który w jakimś sensie dotyczy wakacji, ponieważ dotyczy migracji, przemieszczania się, podróżowania po świecie,
Chociaż to, co różni wakacje od naszego dzisiejszego tematu, to ta bardziej ciemna strona, czyli podróżowanie, migracje, przemieszczanie się w mniej szczęśliwych okolicznościach niż taka podróż dla przyjemności wakacyjna. Porozmawiamy dzisiaj o uchodźcach, o ich wizerunku w mediach i o konsekwencjach tego, jak uchodźcy są przedstawiani w mediach. Przede wszystkim o jednej z tych konsekwencji, o mowie nienawiści, o hejcie. Mamy trzy słowa w naszym temacie dzisiejszego spotkania i to są słowa klucze, które nas będą prowadziły przez trzy części dzisiejszej prezentacji. Ja się nazywam Dominika Cieślikowska, jestem edukatorką międzykulturową, zajmuję się w dużej mierze wielokulturowością i stąd moja tutaj obecność dzisiaj i podjęcie się tematu, który jest mi bardzo bliski, na którym mi zależy i któremu się w 2015 roku szczególnie przyglądałam. Będę się dzieliła swoimi spostrzeżeniami oraz korzystała z różnych materiałów opracowywanych w temacie dzisiejszego webinarium, tak żeby podzielić się z Państwem wiedzą. Ale żebym to nie. Więcej o mnie wiecie, bo mieliście okazję przeczytać w zaproszeniu i w poczekalni, więc nie będę przedłużała tej części o sobie. Ciekawa jestem, kim wy jesteście i co was skłoniło do pojawienia się na tym webinarium. Stąd chciałabym was zapytać o trzy rzeczy. Bardzo was poproszę, żebyście podzielili się z nami informacjami w takich trzech kwestiach właśnie. Czy zajmujecie się tematyką uchodźczą? Zajmujecie się mediami i czy bliski wam jest temat mowy nienawiści? Poproszę, żebyście na każde z tych pytań w ankiecie powtórnie odpowiedzieli. Tak, nie, tak, nie, tak, nie. To możliwość odpowiedzi na wszystkie te trzy pytania. Wybierzcie tę tematykę, w której się czujecie mocniej, w której wiecie, że jest wam ona bliższa. Zobaczymy z kolei, które tematy to są te, które mogą was interesować, chociażby z tego powodu, że się mniej nimi zajmujecie, czy mniej się na tym znacie. To zapraszam do wypełnienia ankiety. Pamiętajcie, żeby po zaznaczeniu odpowiedzi wysłać swoją odpowiedź, klikając ten dolny niebieski przycisk. No to mamy teraz wyniki tego, co mówicie. Prawie wszyscy, dokładnie wszyscy wypełniliście ankietę i z tego, co patrzę, to 3/4 osób biorących udział w dzisiejszym webinarium zajmuje się tematyką uchodźczą i zajmuje się mediami, a jeszcze więcej osób zajmuje się mową nienawiści. Mamy zatem spotkanie w doborowym gronie osób, którym ta tematyka jest, jak przypuszczam, dosyć bliska. Będę się zatem starała, oczywiście w miarę możliwości związanych z platformą, na której pracujemy, korzystać też z waszej wiedzy i z waszych pytań i formuła webinarium przede wszystkim usposabia możliwość, żebym ja się dzieliła z wami wiedzą, ale będę próbowała jak najwięcej aktywizować was i też pytać o zdanie oraz refleksje, odpowiedzi, komentarze do tego, co chciałam wam dzisiaj przedstawić. Przede wszystkim pierwszym wątkiem, na którym się mamy dzisiaj skupić, to uchodźcy. Powiedzcie mi, ilu z was zna dokładną definicję zapisaną w konwencji genewskiej, czyli takim podstawowym dokumencie, który po raz pierwszy oficjalnie i szeroko opisał definicję uchodźcy. Klikając na tę buźkę, na przyciski te aktywne, które już dzisiaj testowaliśmy, podnieście rękę, czyli zaznaczcie ten górny klawisz, jeżeli znacie definicję z konwencji genewskiej dotyczącą uchodźcy. Widzę już 4 odpowiedzi. Widzę, że jest to temat, który faktycznie jest wam dosyć bliski. Uchodźca według prawa międzynarodowego to osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swej rasy, religii, narodowości, grupy społecznej, przekonań politycznych znajduje się poza granicami kraju, którego jest obywatelem i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony państwa, którego jest obywatelem. Jeżeli uważacie, że jest to definicja, którą faktycznie zna tak reprezentatywne grono społeczne jak wy, czyli czy większość ludzi w naszym społeczeństwie faktycznie zna tę definicję. Jeżeli uważacie, że tak, to naciśnijcie zielony guziczek. Jeżeli uważacie, że nie, nie jest to powszechnie znana definicja, to zapraszam do naciśnięcia tego minusika w czerwonym kółeczku.
Widzę, że większość z Was nie zgodziła się z tym, że jest to definicja powszechnie znana. Mamy tylko jedną osobę, która uważa, że definicja powszechnie znana. Z mojego doświadczenia edukatorki, osoby, która spotyka się na salach szkoleniowych w 2015, 16, ale w zasadzie od 15 lat, tylko że z bardzo dużą intensywnością w tych ostatnich 2 latach spotykania się na salach szkoleniowych z osobami o bardzo różnym przekroju zawodowym, o bardzo różnym przekroju społecznym, ale także z ludźmi w bardzo różnym wieku, muszę powiedzieć, że nie jest to definicja, która szczególnie jest bliska ludziom, którzy reprezentują polskie społeczeństwo. Dużo częściej to, co się w powszechnym przekonaniu uważa za uchodźcę, to definiuje się jako uchodźcę osobę, która musi uciekać przed wojną, ewentualnie przed prześladowaniem. Tak postrzegana osoba definiowana jako uchodźca, no to, co faktycznie jakoś jest wspólne z tą definicją konwencji genewskiej, to że pewien rodzaj przymusu, ucieczki przed prześladowaniem czy i wojną. No wojna nie zawsze jest tą okolicznością, w której pojawiają się uchodźcy. To jest jeden z przyczyn, dlaczego jesteśmy uchodźcami, ale w stanie pokoju warto pamiętać, że też w krajach, w których panuje powszechny pokój, też możemy być osobą prześladowaną, ale to, co ważne, to prześladowaną, której państwo nie daje ochrony. I to jest ta część definicji, która często nie jest kojarzona i o której ludzie zapominają, kiedy myślą o tym, kim jest uchodźca. Zapominają o tym, że jest to osoba, która nie może zaznać ochrony, której państwo nie wspiera przed prześladowaniem, a czasem i instytucje państwa to są te właśnie opresyjne instytucje, przed którymi osoba musi uciekać. Ten brak kojarzenia tych ważnych wątków powoduje pewnie sposób też odbierania uchodźców i tematu uchodźczego. Muszę powiedzieć, że oczywiście takie rozumienie uchodźcy jako osoby, która musi uciekać przed wojną, prześladowaniem, to pojęcie, to taki sposób postrzegania uchodźców bardziej sprzyjający, czy bardziej neutralny, bliższy faktów. Oczywiście nie obce w dzisiejszej debacie społecznej są też określenia, że uchodźca to osoba, która jest bardziej bliższa oszuście, oszustce. Uchodźcy często są kojarzeni czy wrzucani do jednego worka z terrorystami, rzadziej terrorystkami. Także trzeba przyznać, że luka wiedzowa w naszym społeczeństwie na temat uchodźców jest dosyć duża. Brakuje rozwiązań systemowych, które kształtują politykę migracyjną w naszym kraju, ale też brakuje rozwiązań edukacyjnych, żeby ludzie od samego początku mieli okazję dowiadywać się, kim są uchodźcy. Pracujecie wszyscy w szkole, powiedzcie mi, podnieście rękę, żeby powiedzieć mi, ile z Was bierze ten temat w swojej klasie jako ważny temat pod dyskusję, zadania, ćwiczenia, różnego rodzaju lekcje. Tak, z tego co widzę, wy zajmujecie się tym tematem. Ciekawa jestem, z czego korzystacie. Czy korzystacie bardziej z materiałów edukacyjnych stworzonych w obszarze systemu edukacji formalnej, czy raczej na własną rękę poszukujecie informacji, materiałów poza taką łatwą dostępnością. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej zrobiło badania podręczników i programów nauczania w szkołach. I jedną z takich ważnych danych, która jest opisana w raporcie Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, to to, że na 18 podręczników historii temat uchodźców pojawił się tylko 2 razy. Jest to zadziwiający widok, wynik w kontekście tego, że w tych samych podręcznikach jest informacja, że w samym XX wieku migracje były, są i będą jedną z najdotkliwszych konsekwencji działań, które są podejmowane na arenie międzynarodowej. Więc temat uważany za istotny, a jednak przemilczany przez dużą część podręczników. Z drugiej też strony warto pamiętać, że Polska przede wszystkim od wieków jest krajem emigracyjnym, czyli dużo więcej osób z Polski wyjeżdża niż do Polski przyjeżdża. To pewnie kolejny powód, dlaczego ta definicja uchodźstwa, ale w ogóle tematyka migracji nie jest zbyt dobrze znana. W konsekwencji tego pojawia się wiele stereotypów, uprzedzeń, nieprzychylnych postaw, których byliśmy świadkami. Ale ten sposób odnoszenia się do uchodźców w naszym kraju kształtuje nie tylko polityka migracyjna czy polityka edukacyjna, ale także to, co się dzieje w mediach.
I tym sposobem przechodzimy do naszego drugiego wątku prezentacji, tego kluczowego, tego, któremu poświęcimy pewnie najwięcej czasu. Jak media odnoszą się do uchodźców? Jak postrzegają ten temat? Co mówiono, co się mówi teraz na temat uchodźców w mediach? Powiedzcie mi proszę, jakie najczęstsze skojarzenia macie, że jakie słowo pojawiało się najczęściej w kontekście uchodźców, uchodźczyń, uchodźstwa w mediach w ostatnim czasie, w 2015-2016 roku? Korzystając z czatu, zapiszcie to, z czym się najczęściej spotykaliście. Zagrożenie, fala, islamizacja. Terroryści, zagrożenie, islam, terroryzm, obozy, bójki, rozboje, Syryjczyk, zagrożenie, gwałty. Tak, to są te skojarzenia, te zlepki słów, które się pojawiały faktycznie najczęściej. Temat uchodźców to taki temat, który rzadko pojawia się w prasie. Rzadko pojawia się w mediach. Powiedzcie mi teraz, obecnie, w czerwcu 2016 roku, jak często czytacie i widzicie temat uchodźców w mediach? Napiszcie na czacie, jeżeli jak często w czerwcu 2016 roku przeczytaliście, słuchaliście o uchodźcach. Widzę, że kilka osób pisze teraz, a raczej rzadko, mam wrażenie. Oficjalne media mówią, tygodnik pisze o słowach papieża. Teraz rzadko, fala migracji już minęła, sporadycznie. No właśnie, dokładnie. To jest tak z tym tematem uchodźców, że przez lata działacze pracujący w obszarze migracji, edukatorzy, którzy zajmowali się tematem uchodźców, sami uchodźcy dobijali się do mediów, żeby się tam dostać, żeby zostać przedstawionym, żeby pokazać problemy, zjawiska, kwestie dotyczące uchodźców, i dzieje się dokładnie to, co teraz, czyli rzadko, sporadycznie tych wypowiedzi praktycznie nie było. Połowa 2015 roku, tego roku o tak wzmożonej skali migracji, była rokiem wyjątkowym. Przytaczając jedne z badań, chcę Wam pokazać, żebyśmy sobie uświadomili, jak często ten temat się pojawił. Sierpień, wrzesień, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, to były te miesiące, w których najwięcej mówiło się o uchodźcach. Raporty serwisów monitorujących media donosiły, że właśnie jesienią zeszłego roku tematyka uchodźców zagościła, ale też czasem zdominowała pierwsze strony dzienników ogólnopolskich. To, co widzicie, to lista najczęściej występujących słów w okresie, w ostatnim tygodniu sierpnia, na początku września. Słowo uchodźcy w ogólnopolskich dziennikach na pierwszej stronie pojawiło się 45 razy, słowo imigranci 26, wojna 17 razy. To był przełomowy moment dla tematyki uchodźczej, bo tak z takim natężeniem po raz pierwszy faktycznie od bardzo dawna pojawiła się w mediach. Natomiast obraz, jaki stworzono w mediach uchodźców, jest daleko odchodzący od tego, co by chciało się o uchodźcach w rzetelnych mediach przeczytać. Sami napisaliście, z jakimi słowami kojarzyliście, z jakimi pamiętacie, że temat się ten pojawił i kojarzył ludziom poprzez przekazy mediowe. Ja spróbowałam to trochę poukładać. Takie trzy podstawowe ścieżki mówienia o uchodźcach w mediach nazwałam dyskursem wrogim, dyskursem urzędniczym i dyskursem miłosiernym. Takie słowa, które się pojawiały najczęściej w odniesieniu do uchodźców, i to też pokazała ta krótka sonda przed chwilą na czacie, że te słowa, które się najczęściej pojawiały i miały związek z uchodźcami, to metafory wodne, takie nazywam, czyli porównywanie zjawiska migracji, uchodźstwa do zjawisk przyrody, do klęski żywiołowej. Zagościły takie słowa jak fale, fala, zalew, napływ, pisaliście, że płyną. Drugim takim wątkiem w tym wrogim dyskursie
ujmowania tematu uchodźczego było zezwierzęcanie ludzi, pokazywanie ich, opisywanie jako dzikie hordy, azjatycka dzicz, islamskie bestie, roje. To są oczywiście cytaty właśnie z źródeł pisanych, czy to tradycyjnych gazet, czy internetowych, ale takie właśnie słowa pojawiały się bardzo często w kontekście uchodźczym. Trzecim takim wątkiem silnie naznaczającym uchodźców była retoryka wojenna. Pojawiły się takie słowa jak najeźdźcy, kolonizatorzy, zdobywcy, cywilna armia, islamski tyran, taran, kolonizatorzy, zdobywcy, inwazja, penetracja, frontalne starcie cywilizacji. Czyli cała gama słów wiązanych z wojną i z najazdem. Czwarty wątek, też ten, który się u Was pojawił, to kryminalizacja tego tematu uchodźczego. Historie rodem z kryminału pojawiały się często w kontekście migrantów. Byli oni i są nazywani nielegalnymi migrantami, ale też często przedstawiano ich jako sprawców wykroczeń właśnie zwłaszcza seksualnych. Oczywiście niestety silnie przeszacowując dane liczbowe, chociażby te, które były dostępne w policji. Mówiono o nich o gwałcicielach, o terrorystach, ale także jako przedstawione jako osoby jadące tutaj po socjal, nazywano to zjawisko dżihadem po socjal. Nie wyjaśniając przyczyn, bardzo często odnoszono się szczególnie do mężczyzn przyjeżdżających do Europy, w domyśle tych właśnie skorych do najgorszych postępków, nie tłumacząc bardziej skomplikowanych powodów, dlaczego to mężczyźni akurat przyjeżdżali. Temat uchodźczy pojawiał się także jako groźna, zaraźliwa choroba. W kontekście uchodźców nazywano zjawisko ludzi pojawiających się tu jako zaraza, szaleństwo, ale także w tym kontekście przedstawiono osoby sprzyjające uchodźcom, takie, które byłyby gotowe stanąć po ich stronie. Mówiono o nich, że są zarażone wirusem multikulti. Te wszystkie pięć sposobów mówienia wrogo, w negatywny, często nienawistny sposób o uchodźcach mają swoje konsekwencje. Używanie wydawałoby się neutralnych metafor wodnych, takich jak fala, napływ, zalew, przywołuje bardzo często skojarzenia z klęską żywiołową, z siłami natury, które są nie do powstrzymania, które niszczą te tereny, na których się pojawiają i po tak silnej fali, zalewie czy napływie, to czego się możemy spodziewać, to teren wyniszczony, teren zagrożony chorobą, a często i śmiercią. Tak buduje się te obrazy poprzez pojedyncze słowa, które przywołują bardzo silne skojarzenia. Zezwierzęcanie, odbieranie ludziom ludzkiej twarzy prowadzi do silnego odwrażliwienia ludzi na te tematy. Wiemy z historii, jak bardzo krzywdzące, kiedy, w jakich kontekstach też było używanie porównywania ludzi do zwierząt, do przedmiotów. To jeden z silnych mechanizmów odczłowieczania, odpersonalizowania, wykorzystywany po to, żeby łatwiej było uderzać. Wykorzystywany przy ludobójstwach w trakcie wojny. Retoryka wojenna powoduje nic innego jak narastanie napięć, lęku, strachu, realnej bardzo obawy. Kryminalizacja także, sposób przestraszenia, zastraszenia społeczeństwa i pojedynczych ludzi. Jak widzicie, takie używanie pojedynczych słów może naprawdę prowadzić do bardzo negatywnych konsekwencji. A to jeden ze sposobów opisywania uchodźców, jaki najczęściej pojawiał się, z jakim mieliśmy do czynienia poprzez różnego rodzaju przekazy medialne. Drugi sposób mówienia o uchodźcach to taki sposób bardziej urzędniczy. Ludzie stali się bezosobowymi numerami, elementami szerokich statystyk. Odnoszono się bardziej do procedur, procesów, prognoz przyszłości niż do realnych historii pojedynczych ludzi. Pojawiło się też dużo zwrotów, które dla wielu osób nic nie znaczyły, takie jak kwoty przesiedlenia, relokacje czy hotspoty, wręcz zorzeczania z obcego języka, które zbudowały swoistą nową mowę służącą do opisania zjawisk, ale też rozwiązań, jakie na szybko, spontanicznie były proponowane, żeby sobie z tematem uchodźców, ale też z brakiem polityki, z brakiem rozwiązań radzić na bieżąco. To ten drugi sposób mówienia. Trzeci dominujący, odnoszący się do miłosierdzia,
często do etyki moralności, często do tej chrześcijańskiej, powoływania się na moralny obowiązek, przyzwoitość, odpowiedzialność, ale często także litość. Pojawiały się wątki solidarności, współodczuwania czy współczucia w kontekście też naszej historii losów Polaków. Ale w tym dyskursie miłosiernym też nieobce było wystawianie Polakom oceny przez samych Polaków czy przez inne osoby. W tym kontekście dużo było odwołań do wstydu, do pogardy wobec tych ludzi, którzy nie mają tego miłosierdzia wobec uchodźców. Pojawiało się słowo hańba, porównywanie obecnych postaw Polaków do stosunku do Żydów przed II wojną światową. Odnoszono się do kryzysu postaw, czyli takiej etycznej, moralnej wyższości wobec ludzi, którzy odnoszą się z lękiem czy z obawami do uchodźców. To ten trzeci sposób odnoszenia się do tej tematyki, w jakiej pojawiało się, w jakiej pojawiali się uchodźcy i ich historie. Te trzy dominujące sposoby opisywania to nie jest coś, co nie pojawiło się do tej pory. Już wcześniej taki, a nie i właśnie sposób odnoszono się bardzo często do uchodźców, uchodźczyń i ich losów. I kilka lat temu Europejskie Centrum Dziennikarstwa wymieniło takie podstawowe błędy wykorzystywane w opowieściach, w narracjach o migrantach czy uchodźcach. Podsumowano to w pięciu podstawowych punktach. Pokazano, że kiedy temat uchodźców pojawia się w mediach, bardzo często używane są słowa wprowadzające w błąd, budujące fałszywy obraz. Udowodniono, że historie rodem z kryminałów i tragedie, które przeważają jako takie negatywne portretowanie i wystawianie jednej tylko oceny uchodźcom. Przytaczano, że sposób opisywania uchodźców prowadzi do przeszacowywania danych. Tam, gdzie jest liczba migrantów to około 7% społeczeństwa, opinia publiczna odpowiadała, przeszacowywała te dane, mówiąc, że pewnie to już jest 1/4 społeczeństwa. Co najmniej 2-, 3- albo 4-krotnie zwiększano szacunek migrantów w społeczeństwie w kontekście czy na podstawie tego, jak opisywane były te zjawiska właśnie napływu fali. To, co też zarzucono mediom, to, że głos migrantów był mało i jest mało obecny. Zdecydowanie zaniżona reprezentacja migrantów w mediach. A obecność migracji jako tematu medialnego uzależniona od sytuacji czy od agendy politycznej. Tego doświadczyliśmy właśnie też w Polsce w bardzo natężonym stopniu. Ten 2015 rok to bardzo silne natężenie tematyki uchodźczej, powielającej właśnie wszystkie tutaj wymienione błędy, które były znane już wcześniej, których dziennikarze mogli uniknąć, gdyby tylko świadomie i bardziej rzetelnie podeszli do tematu. Mówimy o tym obrazie mediów, jakie budowały media w tematyce uchodźczej po to, żeby zastanowić się też nad konsekwencjami tego języka wrogości, języka procedur, czy także języka miłosierdzia. Możemy wymienić 5 takich konsekwencji, będących też w pewnej zależności ze sobą. Przede wszystkim prowadzi to do nieuprawnionych generalizacji, dehumanizacji, moralnej wyższości i przewagi tutaj osób będących w Polsce czy w innych krajach przyjmujących uchodźców wobec właśnie samych uchodźców i uchodźczyń. Takie ujednolicanie bardzo osobistych, prywatnych, unikalnych historii, losów pojedynczych osób czy ich rodzin, bardzo różnorodnych przypadków ludzi, sprowadzanie ich do jednego mianownika prowadzi też i porównywanie właśnie chociażby do procedur, do statystyk, czy do zwierząt, do ludzi, prowadzi do odebrania ludziom ludzkich cech. Buduje to, czy przyczynia się do wzmocnienia i tak postępującej już w naszym społeczeństwie radykalizacji postaw i polaryzacji poglądów oraz ludzi, którzy mają te poglądy. Te, o czego byliśmy świadkami, co pewnie dobrze pamiętacie, to podzielenia społeczeństwa bardzo na ludzi przeciw uchodźcom i tych za. Sprawdźmy tę tezę o radykalizacji młodzieży, bo to teza, która już była dużo wcześniej podejmowana, ale jakby tutaj, jak w soczewce, w tej
kwestii, w tym problematyce wokół uchodźczej pojawiła nam się ona ze wzmożoną siłą. Powiedzcie mi, zaznaczając właśnie plusika, jeżeli zgadzacie się z tym, że młodzież, dzieci, z którymi pracujecie, właśnie radykalizują się. Sprawdźmy, czy ta młodzież, z którą wy pracujecie. No właśnie, niestety, tak. Dużo badań, dużo socjologów podnosi ten temat, że młodzi ludzie faktycznie coraz agresywniej zaznaczają swoje postawy i ideologie i w tym właśnie wzrastająca, można zaobserwować wzrastającą aktywność młodych ludzi, którzy bliższy są temu ruchowi narodowemu i że coraz aktywniejsi są też w przestrzeni publicznej. Media też mają wpływ na przyzwolenie na taką radykalizację. W związku z takim sposobem przedstawiania i pokazywania uchodźców, budowania realnego lęku wobec bardzo pojedynczych osób, które szukają schronienia w danym kraju, wzrastają uprzedzenia, wrogość, niewrażliwość i lęk. To są klasyczne psychologiczne mechanizmy uruchamiane, które mają właśnie takie, a nie inne swoje konsekwencje. Szczególnie bym zwróciła uwagę na to odwrażliwianie się na drugiego człowieka, bo dehumanizacja do niczego innego nie prowadzi, jak właśnie do takiego zamierzonego ujmowania czy pokazywania, odbierania drugiego człowieka jako niższego wobec siebie, jako mniej godnego, niezasługującego na godność, jako mniej zdolnego do funkcjonowania takiego jak my, ale też mniej podatnego, bardziej podatnego właśnie na okrucieństwo czy przemoc. Taki sposób myślenia, też w tym takim właśnie moralizatorskim odniesieniu do uchodźców, powoduje, czy zwiększa poczucie kontroli, takiej często iluzorycznej, nad właśnie ludźmi, którzy mają się znaleźć w danym kraju, czy nad sytuacją. Konsekwencją tego wszystkich opowiedzianych mechanizmów jest zwiększenie gotowości do poniżenia, do okrucieństwa, do przemocy i przyzwolenie, a także wykorzystanie hejtu, czyli mowy nienawiści. Większość z Was miała kontakt z mową nienawiści, pracuje w tej tematyce, zna się na niej, więc nie będę tutaj się szeroko do tego tematu odnosić. Ale pewnie sami zaobserwowaliście, że używanie języka znieważającego, rozbudzającego nienawiść wobec konkretnej grupy ludzi, to coś, co faktycznie, z czym mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie bardzo intensywnie. Raport Bilewicza, który być może jest Wam znany, i jego załogi z Centrum Badań nad Uprzedzeniami, bardzo klarownie opisuje nam sytuację mowy nienawiści w Polsce, wskazując na to, że internet jest tym najczęstszym źródłem czy przestrzenią do szerzenia mowy nienawiści. Nienawistnych komentarzy, szerzenia poglądów znieważających, urągających, odbierających godność pojedynczym ludziom i grupom, do których one należą. Internet jest tym najczęstszym, czy najczęściej spotykanym platformą do wymiany nienawistnych komentarzy, ale też łatwo je spotkać w codziennych dyskusjach, w rozmowach pomiędzy ludźmi czy w telewizji. Mowa nienawiści to temat tak poważny w ostatnim czasie, właśnie chociażby przez szerzenie się tego tematu w ogólnodostępnym internecie, że tematem bardzo mocno zajęła się Rada Europy, prowadząc całą kampanię przeciwko mowie nienawiści, dodefiniowując to zjawisko. Przypomnę tylko, że mowa nienawiści to też element, zakaz używania mowy nienawiści to też element kodeksu karnego i zgodnie z polskim prawem szerzenie nienawiści wobec ludzi o odmiennej narodowości, przynależących do mniejszościowej grupy etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu bezwyznaniowości, to jest czyn karalny w Polsce. Kodeks karny ujmuje to jako przestępstwo,
penalizuje tego typu zachowania, propagowanie faszystowskiego, totalitarnego ustroju państwa i nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych i tych innych wymienionych i zakazuje publicznego znieważania ludzi ze względu na te wymienione cechy. Co prawda nie jest tutaj, nie wymienionych jest wiele innych przesłanek, z powodu których ludzie też mogą być narażeni na mowę nienawiści, ale ważne z naszego punktu widzenia i z tej tematyki uchodźczej jest też to, żeby myśleć o tym i mieć świadomość i propagować tą świadomość, że takie właśnie nienawistne komentowanie tematyki uchodźczej, odnoszenie się w taki właśnie sposób do uchodźców jest realnie czynem karalnym w Polsce. Ja nawiążę jeszcze raz do tej internetu, ponieważ dane z badań pokazują, że to właśnie tam najdynamiczniej rozwija się nienawiść przy wykorzystaniu portali społecznościowych, blogów, forów, stron internetowych i wzrost tej nienawiści w sieci odnotowywany jest na poziomie kilkunastu albo nawet kilkudziesięciu procent rocznie. Wskazywane jest w badaniach, że problem w dużej mierze dotyczy młodzieży. Ja przeglądając prasę, analizując to, co się pojawia w mediach tradycyjnych i internetowych właśnie w 2015 roku i później, w tematyce uchodźczej, to co widziałam za szczególnie krzywdzące, to nie tylko te oficjalne tytuły gazet, o których już mówiliśmy, ale właśnie cała rzesza domorosłych dziennikarzy, osób, które mianują siebie dziennikarzami, biorą kamerkę i nagrywają bardzo nienawistne komentarze, hejty skierowane wobec uchodźców i uchodźczyń. To oczywiście bardzo niebezpieczne zjawisko. Raport, wspomniany właśnie ten raport o mowie nienawiści, pokazał też, ujawnił bardzo realne konsekwencje tego, jak mowa nienawiści w naszym otoczeniu wpływa na nasze postawy. Częsty kontakt z mową nienawiści zmniejsza odczucie obraźliwości tych określeń używanych jako nienawistne, a zwiększa dopuszczalność mowy nienawiści. Ludzie przestają odczuwać te sposoby opisywania rzeczywistości, opisywania uchodźców, przestają je ostrzegać jako obraźliwe, a pozwalają sobie ich coraz częściej używać. W konsekwencji tego pojawia się mniejsza akceptacja grup mniejszościowych i wrogość, i ta właśnie realne działania. Byliśmy świadkami niekorzystnych właśnie zjawisk. Ja już nie mówię o marszach, w których dorośli, młodzież bardzo chętnie brali udział, wychodząc na ulicę i manifestując swoją wrogość i niechęć, nosząc transparenty, które w bardzo nienawistny sposób odnosiły się do potencjalnych wręcz uchodźców w Polsce, bo cały czas musimy pamiętać, że dane pokazują, że wcale nie zwiększyła się liczba uchodźców w Polsce i najprawdopodobniej się nie zwiększy. Tym bardziej jest to zagrażający wątek, taki właśnie sposób pojmowania uchodźców w taki nienawistny sposób, ponieważ nie będziemy mieli tego realnego możliwości zmierzenia się z pojedynczymi osobami, poznania ich historii, poznania tych ludzi i bardzo prawdopodobne jest, że ta nienawiść zostanie skierowana, przekierowana na inne grupy, które także w Polsce są narażane na tę kumulację nienawiści. Ja bym chciała zwrócić uwagę na ten sposób odnoszenia się i komentowania, ponieważ on był przenoszony bezpośrednio na postawy dzieci i młodzieży. To, co było zasłyszane w mediach, to, co można było usłyszeć na wiecach i to, co wykorzystywali także politycy, dzieląc w trakcie wyborów nasze społeczeństwo właśnie tych za i przeciw, było pewnie coraz bardziej też widoczne w waszych szkołach, w klasach, w codziennej debacie. Ja pamiętam taką historię chłopca, który po kilku latach edukacji w Irlandii przyjechał do Polski i napisał do nas jako do stowarzyszenia z prośbą o wsparcie, bo powiedział, że on się boi, realnie się boi, to bardzo się boi, ale nie uchodźców, którzy być może się tu pojawią albo nie pojawią, ale swoich kolegów i koleżanek. Napisał do nas taki błagalny list, że bardzo prosi o wsparcie i pomoc, ponieważ boi się, ponieważ ma odczucie, że w swojej szkole jest jedyny,
który jest pro, który jest za, który nie jest negatywnie nastawiony do uchodźców. Mówię o bardzo dobrej warszawskiej szkole, o gimnazjum, które cieszy się dużą renomą i o tak realnym zastraszeniu dziecka przez szkołę, ale też przez grono pedagogiczne, że zwrócił się z prośbą o pomoc. Mieliśmy też, byliśmy świadkami opisywanych w mediach doświadczeń, które pokazywały, jak ta fala nienawiści, jak ta fala złej, wrogiej mowy przyczynia się do zwiększenia manifestacji tych uprzedzeń. Piramida nienawiści Gordona Allporta, stworzona po II wojnie światowej, kiedy to Allport przyglądał się temu, jak działają uprzedzenia, jak się manifestują w społeczeństwie i ułożył ich sposób działania w taką piramidę, pokazując, że nienawistne komentarze, mowa nienawiści, jakbyśmy dzisiaj to nazwali, stanowi fundament, jest bardzo rozpowszechniona w społeczeństwach posiadających te uprzedzenia i negatywne skojarzenia z daną grupą społeczną, bardzo często przechodzi w unikanie, segregację, izolowanie tych grup od reszty społeczeństwa, prowadzi do realnych, nierównego traktowania i nienawistnych czynów, a także do przemocy, w tym ataków fizycznych, a w konsekwencji do eksterminacji. To powiedział Allport ponad 50 lat temu, pokazywał ten mechanizm wzrastania tej siły niechęci, tej siły nienawiści wobec konkretnych grup etnicznych, religijnych, których dzisiaj kozłem ofiarnym są właśnie przedstawiciele szczególnie islamu, tak jak pokazywaliście, właśnie uchodźczyni. Stąd też, ja tutaj jeden ze slajdów nazwałam takim komentarzem z gwiazdką dla super wrażliwych, ale przyglądając się temu, co mówi Allport i patrząc, gdzie są podstawy przemocy, jej działań, takich ruchów eksterminacyjnych, pokazałabym, że ten problem etykietowania i stereotypizowania uchodźców zaczyna się bardzo, bardzo wcześnie i bardzo też wydawałoby się neutralnymi określeniami możemy już budować tę atmosferę nienawiści. Powiedziałam o fali i napływie, powiedziałam o chorobie, powiedziałam o porównaniu do wojny, powiedziałam o kryminalizacji, ale takim słowem, które pewnie najczęściej pojawiało się w kontekście uchodźców, to było kryzys uchodźczy. To było słowo, czy zlepek dwóch słów, absolutnie wszechobecny w mediach, w codziennych wypowiedziach ludzi. Ja się bardzo często pytałam, że o ten realny kryzys, że to, czego doświadczamy, czy doświadczaliśmy w tym 2015 rekordowym roku pod względem nasilenia migracji, to co to ujawniało? Czy to faktycznie był kryzys uchodźczy, czy kryzys uchodźców, czy bardziej ujawniło to kryzys zupełnie gdzie indziej? Ujawniło to brak procedur, brak rozwiązań, brak polityk migracyjnych. I można to było bardziej zdecydowanie nazwać kryzysem azylowym, czy właśnie kryzysem proceduralnym, czy kryzysem migracyjnym. Nawoływałam wtedy bardzo często do zmiany tego języka już tutaj, już na tym poziomie, żeby inaczej o tym mówić, bo to pierwszy moment kojarzenia tego słowa uchodźcy z kryzysem, to już ta pierwsza cegiełka budowania tych niewrażliwych, wrogich postaw wobec uchodźców. Uchodźcy zresztą pojawiali się także właśnie w kontekście problemów, zagrożenia, ciężaru, czyli tych wszystkich negatywnych zjawisk bardzo silnie kojarzonych i wzmacnianych w tym skojarzeniu z uchodźcami. Ale takim słowem, które też bardzo często się pojawiało w tym temacie, to nielegalni migranci. Znowu zwracam na nie uwagę, faktycznie dając komentarz, że to jest rodzaj pewnego wyrafinowania, żeby patrzeć na słowa i się im przyglądać, bo o ile wyczuwamy tę w słowie właśnie w porównywaniu do zwierząt, w tym odczłowieczaniu poprzez pokazywanie tylko procedur, w tych wszystkich zlepkach wojennych, możemy odczuć faktycznie ten potencjał nienawiści, rozwoju tej nienawiści i wrogości, kumulowania się tego, może nasze ucho być dużo wrażliwsze na tego rodzaju tematykę, o tyle odnoszenie się do ludzi jako do nielegalnych może faktycznie umknąć naszej uwadze.
A warto zwrócić uwagę, że jak głosiły plakaty rozwieszone w Berlinie na początku 2000 lat, że w takiej właśnie kampanii, że nielegalne może być działanie, ale nie człowiek. Już kilka lat temu taka agencja prasowa bardzo mocno podkreślała zakaz używania tego słowa, tej zlepki nielegalny migrant, jako takiej, która właśnie rozbudza negatywne konotacje, marginalizuje, segreguje, a uchodźców czy migrantów od razu wrzuca w worek nielegalnych sytuacji, właśnie kryminalizując ich sytuację. Nielegalne może być działanie, nielegalny może być pobyt. Kiedy mówimy o uchodźcach, tych szczególnie pojawiających się na świeżo w danym kraju, to dużo adekwatniejsze będzie mówienie o nieuregulowanym pobycie, bo to jeszcze nie jest nielegalne, dopóki faktycznie sytuacja się nie wyjaśni. A jeżeli faktycznie ktoś przebywa bez uregulowania, czy nie, w nielegalny sposób, to warto odnosić się do właśnie sytuacji, a nie samego człowieka i odklejać te negatywne skojarzenia. Dużo powiedziałam o tym, jak się mówiło, gdzie popełniano te błędy, w jaki sposób rozbudzono lęki, niechęć, nienawiść, w jaki sposób podgrzewano do tych nienawistnych skojarzeń i prowadzono do radykalizacji poglądów ludzi, którzy zaczynali się realnie bać, ludzi, którzy nawet rok czy dwa lata wcześniej nie mieli zdania, ewentualnie w jakiś sposób litościwy odnosili się do sytuacji losów uchodźców. W 2015, w 2016 często ci ludzie przeszli na stronę właśnie nienawiści, na stronę niechęci wobec uchodźców. Nie bez wpływu mediów, nie bez wpływu słów, których używaliśmy do opisu sytuacji, której byliśmy świadkami. Jak zatem mówić, jak pisać, jak rozmawiać o uchodźcach w mediach, w szkole, w sieci? To temat, na którym chciałam teraz zwrócić uwagę, bo naprawdę jest mi bardzo bliskie to, żeby nie tylko krytykować, nie odnosić się właśnie do negatywnych zjawisk, ale poszukać też jakichś sposobów rozwiązań, poszukać też sposobów innego mówienia, odnoszenia się do matematyki. Powiedziałabym tutaj o takich sześciu podstawowych punktach, o których warto pamiętać, podnosząc tematykę uchodźczą. Takim pierwszym dla mnie najbardziej kluczowym to jest nic o nas bez nas. Oddawać głos uchodźcom i uchodźczyniom, prosić ich o komentowanie własnej sytuacji, o opisywanie tego, co się dzieje, pokazywanie ich punktu widzenia. Taki rodzaj empowermentu, wzmocnienia tego głosu uchodźczego, zaznaczenia jego obecności, to jeden z podstawowych sposobów zaradzenia, załagodzenia tej sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia. Myślę sobie, że prowadząc w Polsce działania edukacyjne w tej tematyce, to także bardzo istotny wątek. Żeby zestawić te obrazy medialne, zestawić te fale właśnie i te napływy i te wojny cywilizacyjne, pojedynczymi historiami ludzi. Zaproszenie do szkoły uchodźców, uchodźczyń, przygotowanych do pracy, przygotowanych do opowiadania o swojej sytuacji, bo oczywiście nie może być to być osoba pierwsza, lepsza, wyrwana z całym tym swoim bagażem też doświadczeń, ale taka osoba, która nabrała tego dystansu i zaczęła zdobywać kompetencje, jak o tym opowiadać, jak się dzielić swoją własną historią, to myślę, że jeden z kluczowych sposobów wpływania na tę polaryzację, na radykalizację, odmitologizowania podejścia jednej i drugiej strony, zarówno tych przeciwników, jak i tych rzadziej spotykanych, ale jednak osób przychylnych migrantom. Także to taki jeden z postulatów, żeby faktycznie osoby o doświadczeniu uchodźczym czy migracyjnym pojawiały się w naszych szkołach w trakcie lekcji, które prowadzimy, w trakcie innych działań w szkole, dlatego że też w Polsce faktycznie mamy nadal znikomy procent w społeczeństwie migrantów i uchodźców i nie mamy okazji do tego jako ludzie, jako sąsiedzi, jako uczniowie w szkole, w klasie poznać tych ludzi. Powiedzcie mi w waszych klasach, zaznaczając znowuż plusik, albo minusik. Jeżeli plusik zaznaczcie wtedy, kiedy w waszych klasach są dzieci o doświadczeniu uchodźczym, ewentualnie migracyjnym, minus zaznaczcie, jeżeli takich dzieci u was nie ma. Sprawdźmy, jak to wygląda w waszym najbliższym środowisku. Z tego, co widzę, tutaj zaznaczacie.
powiedzmy tak pół na pół macie doświadczenia pracy i obecności migrantów, uchodźców w szkole. Przekazujcie też to innym, że to jest bardzo ważne, żeby spotkać się z realnym człowiekiem, a nie tylko z obrazem uchodźcy, uchodźczyni w szeroko pojętej opinii publicznej. Drugą taką rekomendacją to jest przedstawianie szerszego kontekstu, zaznaczenie wielości perspektyw. Chciałabym się tu też odnieść do rzetelnej, krytycznej analizy sytuacji uchodźstwa, sytuacji pojedynczych, rodzin uchodźczych. To, co media przez długo nie zdążyły zrobić, to faktycznie odnieść się do tematu w rzetelny sposób i trochę pogłębiając wiedzę. W sytuacji, kiedy nie wynosimy ze szkół bardzo często, nie wynosimy z domu wiedzy o tym, co to znaczy być migrantem, co to znaczy być uchodźcą, kiedy mamy taką silną lukę poznawczą w naszej wiedzy, wtedy ten przekaz medialny, trafiając na taki podatny grunt, bardzo łatwo zadomawia się i rozprzestrzenia. Tam, szczególnie tam, potrzebny jest trochę bardziej rzetelny przekaz. Media się troszeczkę zrehabilitowały. Pod koniec tej takiej nagonki na uchodźców i na zjawisko uchodźstwa odniosły się do tematu w bardziej rzetelny sposób, tworząc taki poradnik Mniej strachu, więcej wiedzy o uchodźcach w Polsce. Ponad 30 różnych gazet, mediów zebrało się, żeby stworzyć i rozpopularyzować taką pigułę wiedzy o uchodźstwie. To bym powiedziała taki pierwszy krok do tej rzetelnej analizy, ale to nadal za mało. Temat jest nadal pilny i gorący. Ja się często odwołuję do 2015 roku, dlatego że on jak w soczewce, ten właśnie lipiec, sierpień, wrzesień, październik, pokazywał nam istotę problemu. Ale to, że dzisiaj nie czytacie o migrantach i o uchodźcach, to, że ten temat się nadal nie pojawia. Jeżeli się pojawia, to też często, mimo tej akcji właśnie więcej wiedzy, mniej strachu, mimo tej akcji nadal pojawia się w taki etykietujący sposób. Te oczywiście rozbudzone, negatywne nastroje, one się uśpiły, ale bardzo często bez pracy z takimi postawami nie ma szans, żeby one się same zmieniły. Stąd dzisiaj tak samo nadal ważne jest podejmowanie tej tematyki i oczywiście do nas, jako do edukatorów działających w organizacjach pozarządowych, właśnie na jesieni zeszłego roku zgłaszało się najwięcej szkół, nauczycieli, nauczycielek, dyrektorów placówek po to, żeby prowadzić edukację, żeby przyjeżdżać, żeby spotykać uczniów, uczennice z bardziej rzetelną wiedzą niż ta, która ich otaczała dookoła. Ale ta tematyka, prowadzenie rzetelnej rozmowy na ten temat jest nadal bardzo istotne, bo mamy teraz do czynienia bardziej z uśpieniem problemu niż z jego rozwiązaniem póki co. Abym powiedziała, że to coś, co jak media wpłynęły na postawy, jak dały przyzwolenie do pewnego hejtu, do powszechnie wyrażanej nienawiści, to tym bardziej zwiększając właśnie te radykalne poglądy, to jest ten moment, żeby nadal coś robić, nie ustawać w tej walce o bardziej autentyczny obraz sytuacji uchodźców, uchodźczyń w Polsce czy na świecie. I w ogóle odnoszenia się do takiej tematyki nierówności społecznej. Nie dalej jak dzisiaj zostało opublikowane stanowisko Fundacji na Rzecz Różnorodności Społecznej, w którym nazywają to Je ne suis pas Charlie, I am not Orlando. Jest to stanowisko odnoszące się do właśnie wykorzystywania informacji o atakach z jednej strony redakcji gazety we Francji, z drugiej strony na to, co się stało w Stanach, w klubie. Zapraszają do pogłębionej analizy tego, co się stało. Proszą media o to, żeby się przyglądały temu tematowi i chciały go bardziej rzetelnie przedstawiać, podkreślając, że jeżeli tak się nie będzie działo, to tak jak teraz wykorzystuje się informacje o atakach, o przemocy, o wzbudzanym strachu, służy to jedynie pogłębianiu podziałów społecznych i budowaniu, rozbudowywaniu uprzedzeń wobec grup mniejszościowych. Ten apel jest dostępny, warto go propagować, przedstawiać dalej, zachęcać do przyglądania się właśnie temu tematowi publicznej daty na temat zjawiska migracji. Ja, żeby się do tego tematu odnieść, wrzucam Wam tutaj link
właśnie do tego stanowiska, do tego apelu. Rozpowszechniajcie, jeżeli uważacie, że temat jest ważny. Także to jedno, to jak pokazuję to, ponieważ to nadal bardzo gorący i ważny temat. Trzeci sposób, taki postulat, jak mówić, pisać, rozmawiać o uchodźcach, to trzymanie się faktów i przekazywanie rzetelnej wiedzy. Wykorzystywanie języka równościowego zamiast języków dominacji. Tak nazwałam bowiem ten dyskurs wrogości, dyskurs procedur, czy nawet ten dyskurs miłosierdzia, który wydaje się najbardziej taki właśnie zbliżony, otwarty, pokojowy, ale z drugiej strony w tym dyskursie też dużo było tej wyższościowej postawy, czy właśnie przewagi grupy większościowej, nadal pochylania się nad grupą mniejszościową. Język równościowy to propozycja zmiany norm językowych, kontestacji, zastanawiania się, pogłębiania świadomości językowej, tego to, jak mówimy, jak wpływa na to, co myślimy i jak działamy, wychodzenia poza poprawność polityczną, bo to nie tylko o to chodzi, żeby mówić poprawniej, żeby mówić zgodnie z jakąś teraz tendencją, która akurat dzisiaj występuje, jutro się może zmienić, tylko do takiego racjonalnego analizowania słów, których używamy w kontekście, w odniesieniu do ludzi reprezentujących mniejszości społeczne, jak właśnie uchodźcy, migranci, jak w naszym kontekście osoby wyznające islam, żeby wychodząc poza poprawność polityczną, używać słów i odnosić się do tych ludzi, do ich historii, do całych grup społecznych w sposób taki sam, jakby się odnosiło do siebie samego i do grup większościowych. To taki jeden z kolejnych postulatów, już bardzo mocno trzymający się właśnie tej tematyki medialnej, czy właśnie sposobu opisywania zjawiska. No i powiedziałabym, że ta ostatnia moja rekomendacja to czerpać z dobrych źródeł. Korzystać z takich materiałów, które no, jakoś właśnie wprowadzają głos uchodźczy, pokazują wielość perspektyw, odnoszą się do wiedzy i do faktów dużo mocniej niż do stereotypów, uogólnień i generalizacji, a samemu też korzystać z języka równościowego. Napiszcie mi na czacie, z jakich wy korzystacie, które materiały wam się najbardziej sprawdzają. Podzielmy się tutaj, wykorzystajmy ten moment tutaj spotkania do tego, żeby zastanowić się właśnie, jakie materiały są godne polecenia. Myślę, że to fajny moment, żeby wykorzystać do takiej wymiany i dzielenia się tym, co faktycznie się sprawdza. Materiały CEO, to te, z których korzystacie, które rekomendujecie. To piszecie tutaj. Super, piszecie bardziej te organizacje, które, a czy powiedzcie, jaki konkretnie materiał, jakiś może scenariusz, albo jakiś filmik, który szczególnie dobrze wam zadziałał w klasie, w szkole, w której prowadziliście zajęcia. Bo powołujecie się na fajne organizacje, na instytucje rzetelne. A tutaj pojawił się konkretny pomysł wykorzystania scenariuszy opartych na reportażach. Film, jakiś konkretny film wykorzystywała Bogusława? Cały świat w klasie, scenariusze CEO. Super. Warsztaty Amnesty International, uczniowie wprowadzeni w rolę uchodźców, czyli tak zwane przejścia. Super, znacie te materiały, korzystacie z nich. Zachęcam do tego, żeby je rekomendować innym. O, mamy fajny film tu jakiś polecony od Kamili. Super, sama go obejrzę chętnie po naszym spotkaniu. Te trzy źródła materiałów, tak.
takie, które oceniam za bardzo rzetelne i bardzo dobrze przygotowane, to faktycznie materiały CEO i z jednej strony możemy mówić o tych, które tutaj zostały przywołane, czyli te materiały cały świat w klasie wcześniej, które powstawały w ogóle w kontekście edukacji globalnej, w której edukacja wielokulturowa, międzykulturowa jest jednym z elementów, z wątków podnoszonych. Ja bym dzisiaj naszą uwagę szczególnie położyła na właśnie przygotowane materiały specjalnie w kontekście uchodźców, które były bezpośrednią odpowiedzią na to, co się działo w społeczeństwie, w mediach, ale i w szkołach. Ilość zapytań o rzetelne materiały wprost odnoszące się do tematyki uchodźczej spowodował, że zarówno CEO, jak i Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, jak i inne organizacje takie jak Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop Klatka, odpowiadając na ten pomysł, postanowiły wyprodukować, przygotować materiały różniące się od tych, które do tej pory powstawały. To, na czym zależało autorom, autorkom tych materiałów, to zmienienie sytuacji, że nauczyciele i nauczycielki jak dotąd korzystają z materiałów wypracowywanych głównie na warsztaty i muszą samodzielnie je adoptować i wykonywać kolosalną pracę, żeby materiały przydały się i były adekwatne też do wykorzystania w pracy, w klasach szkolnych. Te trzy publikacje, które tutaj przywołuję, one wszystkie trzy są już sprofilowane tak, żeby przeprowadzać je bezpośrednio w szkole. Rozmowa o uchodźcach w Polsce, materiał Centrum Edukacji Obywatelskiej, to materiał przeznaczony dla gimnazjalistów, ewentualnie po adaptacji też dla starszych, ale szczególnie dla gimnazjalistów. Temat lekcji Wszyscy o wszystkich mało wiemy, czyli właśnie przywołane przez Was scenariusze lekcji oparte o reportaże, o literaturę non-fiction. To materiał przygotowany też pod gimnazjalistów, ewentualnie szkoły gimnazjalne. A drama w edukacji o uchodźcach i uchodźczyniach, czyli scenariusze dramowe, wykorzystujące dramę do lekcji o uchodźcach, to materiały przygotowane z myślą o przedstawicielach, przedstawicielkach każdego poziomu edukacji. Mamy tutaj scenariusze dostosowane i przeprowadzone na uczniach, uczennicach z edukacji wczesnoszkolnej, ze starszych klas podstawówki, z gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych. Wszystkie te publikacje propagują materiały, które były rzetelnie przeprowadzone w różnego rodzaju szkołach, sprawdzone i po pilotażu usprawnione i wprowadzone wszelkie rekomendacje, jakie dostaliśmy od nauczycieli i nauczycielek. Te materiały są też cenne i warto o nich pamiętać i korzystać w taki też sposób właśnie, ponieważ bardzo mocno uwypuklają tę perspektywę włączania głosu migrantów i migrantek. Tak jak jedna z Was przywołała się na wprowadzanie symulacji i włączanie takiej perspektywy, że uczniowie stają się uchodźcami, uchodźczyniami, wchodzą w ich rolę na czas warsztatów, z tej też metody korzystają warsztaty dramowe przedstawione w tej trzeciej publikacji, bo to też bardzo ważny sposób pracy w tematyce uchodźczej. To wszystko są materiały opracowane w dużej konsultacji, z dużym zaangażowaniem samych migrantów, uchodźców. Ich głos przy tworzeniu tych materiałów był bardzo ważny i myślę, że to też się bardzo wyróżnia. Rozmowa o uchodźcach w Polsce, materiał CEO, to scenariusze dwóch bazowych lekcji, które faktycznie mają być rozmową i mają być sposobem nawet nie tyle edukacji, przekazywania wiedzy, chociaż to też się dzieje, ale w ogóle przyjęcia takiej pokojowej postawy i minimalizowania tych negatywnych emocji, które wiążą się, które wzbudza temat, czy wzbudzał temat uchodźczy. To jest zaproszenie do rozmowy o faktach, z którymi uczniowie się mogą zapoznać w trakcie lekcji, ale przede wszystkim do budowania atmosfery otwartości, gotowości, konfrontowania w sposób spokojny i pokojowy w tematyce uchodźczej. Ważny, bo dający uczniom bardzo dużo przestrzeni, zarówno na zdobycie informacji, dzielenie się faktami, ale też na wypowiedzenie swoich lęków, obaw, które są, będą i które też bardzo ważne, żeby mieć na nie przestrzeń, żeby ich nie zakryć, nie pominąć, nie zapomnieć o nich, bo to bardzo ważny obszar do pracy z uczniami, z dorosłymi.
Na stronie CEO, właśnie przy tych scenariuszach bazowych, dwubazowych, znajdziecie też bardzo wiele dodatkowych materiałów. Nie wiem, kiedy korzystaliście z tych materiałów CEO, bo tam faktycznie na początku pojawiały się te materiały dotyczące edukacji globalnej, później pojawiały się więcej pojawiało się materiałów do tych właśnie scenariuszy bazowych, a na ten moment w linku, w którym Wam właśnie załączam, znajdziecie i bazowy scenariusz, i bardzo wiele komentarzy metodycznych, merytorycznych do prowadzenia tych zajęć, ale też dodatkowe serię, całą scenariuszy przygotowywanych przez nauczycielki i nauczycieli odnoszących się do tematyki migracji i uchodźstwa. Jeżeli ich nie znacie, to spójrzcie, sprawdźcie, jakie już duże bogactwo materiałów tam się znalazło, a jeżeli znacie, to propagujcie i przekazujcie dalej, bo myślę, że to jedna z publikacji, która bardzo adekwatnie nadaje się do pracy w szkołach. Druga ta publikacja, temat lekcji Wszyscy o Wszystkich Wiemy, Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, to też 5 scenariuszy do przeprowadzenia lekcji w oparciu, no już o fakty, bo literaturę faktu, o reporterskie odniesienie się do tematu uchodźców i uchodźczyń, odchodzące, odbiegające od dominującego właśnie newsa, dążącego do pokazania uchodźców w jakimś bardzo charakterystycznym stylu właśnie, żeby przyciągnąć uwagę i różniący się od publicystyki, od takiej gotowości wystawiania ocen i opinii, a bardziej bazujący właśnie na informacjach i przybliżaniu życia, sposobu życia uchodźców i uchodźczyń. Zwracam uwagę na tę publikację. Nie wiem znowuż, jak dawno, jak kiedy korzystaliście z niej i zaglądaliście na stronę TEA, ale na stronie TEA, poza tą publikacją i dostępnymi scenariuszami, pojawiły się też dodatkowe materiały pomagające pracować z nią. Znowuż jakieś bogactwo, wysyp na szczęście różnego rodzaju wspomagaczy. Mamy tam oprócz scenariuszy 5 lekcji opartych o materiały Tochmana, Ostałowskiej i Mikołajewskiego, także filmy do scenariuszy. Jeden to właśnie rozmowy z reporterami, które możemy wyświetlać i oglądać z naszymi klasami, a z drugiej strony komiksy, które uzupełniają te lekcje i są taką młodzieżową ilustracją do ważnych i tych trudnych tematów, jakie poruszane są w trakcie tych lekcji, a także chyba 9 infografik w taki ilustracyjny sposób odnoszący się do definicji, do najważniejszych wątków związanych z tematyką uchodźczą czy równościową. Także mamy tam już całą arterię najróżniejszych materiałów do wykorzystywania, tak żeby ta edukacja w klasach była A, dostosowana do sytuacji uczenia się w szkole, ale B, też dostosowana do tego, jak uczniowie lubią się dzisiaj bawić, z czego chcą korzystać i co może wesprzeć nauczyciela, nauczycielkę. No i ten trzeci materiał dramowy, także go bardzo polecam. To 9 scenariuszy lekcji dla różnorodnych grup wiekowych. Mamy tam też wskazówki, rekomendacje po przeprowadzeniu, zebrane właśnie od nauczycielek, nauczycieli, którzy zdecydowali się pilotażować te scenariusze. Mamy tam artykuł o uchodźcach, odnoszący się właśnie w sposób krytyczny do tego, jak najczęściej mówi się i odnosi do tematyki uchodźczej, ale też artykuł wspomagający osoby, które chcą pracować z dramą, które gdzieś zaczynają pierwsze kroki w dramie. Możemy prześledzić dzięki tym scenariuszom proces stawania się uchodźcą, przejść przez wszystkie jego etapy, od decyzji w kraju pochodzenia o ucieczce, poprzez drogę, podróż, to co się dzieje w trakcie ucieczki, po aklimatyzowanie się w nowym otoczeniu i reakcje też te właśnie społeczeństwa większościowego. Tutaj wśród tych scenariuszy znajdziecie nawet nie tyle wiedzę i fakty, chociaż one też są tam zawarte, ale przede wszystkim za pomocą różnych dramowych metod możecie zaprosić uczniów, uczennice do wczuwania się w sytuację uchodźców i do pogłębionej analizy tego, co się dzieje w takiej sytuacji, kiedy jest się zmuszonym do migracji. Dzięki tym scenariuszom myślę, że możecie też podjąć temat uchodźstwa w sytuacji, kiedy do waszych klas zaczną dochodzić dzieci migrujące,
dzieci uchodźców i uchodźczyń i możecie popracować nad bardzo realnymi dylematami, jak się zachować i co robić. Wrzucam trzeci link do tej publikacji. Na stronie Stop Klatki będzie właśnie sama ta książka do pobrania, którą też można w wersji papierowej zamówić, ale w tym projekcie, tak samo jak i w poprzednich, na samej publikacji się nie zakończyło. Oprócz scenariuszy, które się zmieściły w książce, znajdziecie też dwa dodatkowe, dramowe historie uchodźcze, oparte bardzo wprost o historię opowiedzianą nam przez jedną z uchodźczyń i film, wywiad z tą kobietą. Czyli jeżeli nie macie w swoim otoczeniu uchodźców, migrantów, nie macie też za bardzo możliwości ich zaprosić, ściągnąć, wprowadzić na lekcje. Jeżeli może wasze klasy nie są też gotowe na spotkanie bezpośrednie z uchodźcą, to skorzystanie z takiego filmu, wywiadu, to kolejny sposób na wprowadzenie tematyki do klas, do lekcji. To chyba tyle na ten moment ode mnie i taki czas teraz na wasze pytania. Jeżeli chcecie zapytać o coś bardziej szczegółowo, jeżeli poszukujecie wskazówki, albo macie jakiś komentarz do tego, co zostało powiedziane, to bardzo serdecznie zapraszam, żebyśmy wykorzystali teraz nasz czat i zapraszam do komentowania, do pytania. To czas teraz dla Was, dla nas. Znowuż czas wymiany. Widzę, że się pojawiają jakieś pierwsze sygnały o wpisywaniu. Swoich komentarzy czy pytań, to jak najbardziej ten moment zachęcam. Pojawiło się pytanie do Was właśnie tutaj na forum, do nauczycieli i nauczycielek o osamotnienie w swoich szkołach, wprowadzając tematykę uchodźczą. Jakie są Wasze doświadczenia? No, tutaj Maria pisze, że też jest trochę osamotniona. Iwona zadająca to pytanie, podejrzewam, że też pisze to pytanie, ponieważ pewnie czujesz się samotna. Tak. Muszę przyznać, że my realizując właśnie w 2015, 2016 te intensywne bardzo programy dla nauczycieli i nauczycielek, ten temat osamotnienia pojawiał się jako jeden z ważniejszych i z kluczowych, z którym chcieliśmy pracować. Raport Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, czyli wywiady z liderkami równości, z takimi osobami, które chcą tę edukację równościową, prouchodźczą czy pro inne grupy mniejszościowe wprowadzać w ramy szkolnego działania, oddziaływania, tam wszyscy powoływali się, wszyscy zapytani o swoje doświadczenia pracy w szkole z tą tematyką, mówili o dużym osamotnieniu. Warto zatem właśnie fajnie spotykać się na takich forach jak to webinarium dzisiaj, albo poszukiwać szkoleń, spotkań, nawet nie po to, żeby zdobywać informacje, kolejne inspiracje czy jakieś nawet gotowce, ale właśnie po to, żeby budować taką sieć wsparcia. Ja powiem, skomentuję to też tak, że jako osoba nie pracująca w szkole, ale właśnie w tematyce antydyskryminacyjnej, w edukacji pozaformalnej, w organizacjach pozarządowych. Pamiętam jeszcze 10 lat temu, kiedy byliśmy grupą pojedynczo działających osób, dla których ta tematyka była ważna, spotykających się tylko od czasu do czasu przy okazji jakiegoś projektu i gdzie przy okazji jakiegokolwiek spotkania zawsze ten temat osamotnienia bardzo mocno wracał. Żeby mieć gotowość stawiać czoła takiej fali właśnie negatywnych komentarzy i hejtu, z jaką mamy do czynienia w tematyce uchodźczej i równościowej, bardzo potrzebne jest wsparcie. Potrzebujemy
zidentyfikować ludzi, którzy będą nam przychylni w szkole, czy w naszym otoczeniu, w innych instytucjach dookoła, bo może to biblioteka, a może Rada Miasta, a może jakiś rodzic w naszym otoczeniu, w naszym środowisku jest właśnie naszym sprzymierzeńcem i może wesprzeć nas w tych działaniach, ale ja też Was bardzo zachęcam do sieciowania się ponad regionami, do nawiązywania współpracy z nauczycielami z całej szkoły, ponieważ jeżeli nie możemy dostać wsparcia tu w najbliższym otoczeniu, to musimy wyjść dalej i musimy go szukać. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, którego jestem członkinią, powstało właśnie po to. Powstało po to, żeby spotkać ludzi i raz na jakiś czas zbudować sobie przestrzeń odreagowywania, udzielania sobie rad i wsparcia, poddawania pomysłu właśnie, jak dyskutować, jak używać, jakich argumentów używać, żeby być skutecznym w przekonywaniu. Ja powiem, że w jednym z projektów, które prowadziliśmy, w jednym z takich seryjnych szkoleń dla nauczycielek i nauczycieli, przeprowadziliśmy cały długi moduł właśnie o rozmowach z otoczeniem. Korzystając z dramy, z wchodzenia w rolę, odgrywaliśmy najróżniejsze sytuacje, z jakimi pewnie się mierzycie i jakie właśnie nie sprzyjają niestety wprowadzaniu edukacji równościowej czy uchodźczej w szkołach. Przepracowywaliśmy, przygotowywaliśmy się do tego, żeby radzić sobie z tego rodzaju oporem i trudnością. Dzięki bardzo za podjęcie tego tematu, bo to bardzo, bardzo ważny temat. Jeden z takich kluczowych elementów, który albo można wzmocnić, jeżeli zadbamy o to wsparcie, albo może nas właśnie zniechęcić i doprowadzić do wypalenia zawodowego, bo jeżeli w osamotnieniu, w pojedynkę będzie się stawiało czoła wyzwaniom, jakim jest opór na tematykę równościową czy uchodźczą, to bardzo łatwo się wypalić, bardzo łatwo stracić tę siłę i namiętność i pasję do działania w tej tematyce. Ja wiem, że tak jak piszecie, jak Renata tutaj pisze, że podejmowanie dyskusji kończy się często skwitowaniem, tak, że ulega się jakiemuś bełkotowi. To oczywiście bardzo smutne i bardzo przykre, ale nie dajcie się zniechęcić. Po to właśnie padają takie słowa i po to one są wypowiadane, żeby was zniechęcić, żebyście to wy odeszli od tematu, a żeby osoby, które wypowiadają te poglądy, mogły zostać w swoim komfortowym, dobrze znanym, nierównościowym, czy właśnie niesprzyjającym uchodźcom i innym grupom mniejszościowym, bezpiecznym azylu. To właśnie tylko dzięki waszym zachowaniom i zajęciom uczniowie, z którymi pracujecie, będą mieli możliwość stania się osobami, które nie będą powtarzały takich negatywnych komentarzy. Możecie wpłynąć na to, że kolejnemu pokoleniu nauczycieli i nauczycielek będzie się lepiej pracowało z tym tematem i że będą bardziej przychylne postawy. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Czy są jakieś kwestie, które byście wrzucili jako ważne, jako istotne, jako takie, którymi byście chcieli się jeszcze podzielić? Jeżeli nie macie już żadnych pytań, to zaznaczcie podniesioną rękę, żebyśmy wiedzieli, że temat się niejako wyczerpał. Super, dzięki. Widzę, że większość osób odpowiedziała, że skończyła pytania i komentarze. Bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za to spotkanie, za gotowość poświęcenia półtorej godziny w taki ładny, słoneczny nadal dzień. Mam nadzieję, że przed Wami jeszcze miły wieczór, miły dalszy ciąg dnia. Być może będzie to moment, okazja, żeby zajrzeć do wymienionych publikacji, których jeszcze nie znacie, pooglądać trochę. Ja na pewno zajrzę do filmiku, który podrzuciliście dzisiaj na forum. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnych odsłon edukacji równościowej. Zapraszam i na webinaria, i do pobierania materiałów, i do komentowania, i do zwracania się też do nas, do CEO.
i do innych organizacji ze swoimi pomysłami, bo razem faktycznie możemy stworzyć dużo i realną, rzetelną przeciwwagę do tych zjawisk, negatywnych zjawisk, które dzisiaj o których opowiadałam i do których nawiązywałam. Dziękuję bardzo za spotkanie i do widzenia.